Witajcie kochani, jest z nami Mira. Cześć Mira, co tam? Chłodnawo. Chłodnawo. Pogoda nie sprzyja. Ale nie o Japonkach. O czym dzisiaj nam opowiesz? O lejkach Mira Organic, tak? No, a jak to mówię? Ponieważ Mira Organic to nie tylko masaże, ale też... olejki, kosmetyki, serum, peelingi, sole do kąpieli. Więc na razie jedziemy gdzie? Jedziemy do centrum. Do centrum, na pyszny, obiad. Zdrowy obiadek. A potem... później jakiś spacerek. Spacerek i nie w tym samym czasie opowiemy wam o... naszych olejkach. Właśnie nam jedzie autobus 502, więc... No i my już dojechaliśmy do centrum, jesteśmy na wspaniałych krakowskich plantach Teatru Słowackiego. Mira sobie kupiła loda. Właśnie grzeszę lodami. No to opowiedz nam coś o tych naszych olejkach Mira Organic. Skąd się w ogóle wziął pomysł? Trochę przez przypadek. Kiedyś pomagałam takiej znajomej przy dzieciach, jako niania. A że mam miałam zwyczaj, przychodzę jako niania do każdego na pierwszą wizytę, powiedzmy, dawać jakiś prezent dzieciom. A ta prośba jakoś tak wyszła nagle, więc nie byłam przygotowana, nic nie miałam czasu kupić prezentu. I pomyślałam, że tak szybko coś zrobię. I zrobiłam tak, dzieciom takie mydełeczka kolorowe. W kształcie makinków. A dla mamy, była mama trzech dzieci, zrobiłam masło do ciała. Na bazie masła shea, oleju kokosowego, olejków eterycznych, oliwy z oliwek i tam jeszcze jakieś inne olejki też dawałam. Mama była zachwycona, jak pogłąchała to masełko. Pytała się, co to jest, gdzie to kupiłam, jakiej to firmy, a ja się tak nieśmiało uśmiechnęłam i mówię, firmy moje po prostu. Zdziwiona była, że dała mi też prezent, bo stwierdziłam, że mama trójki dzieci zasługuje na jakiś też prezencik mały. I co? A ona się wtedy wybierała na urodziny, dlatego właśnie miałam dostać jej dzieci. Na urodziny koleżanki. I wzięła sobie ze sobą tą masełko, bo się nie mogła z nim rozstać. I dzwoni do mnie gdzieś tak po 2 godzinach, jak wyszła na te urodziny. Mira, przykro mi, musisz gdzieś dorwać te produkty, zrobić czy coś, bo mam 7 zamówień na te masełka. No i to było moje pierwsze zamówienie. Potem zamówiła jej mama, jakiś krem pod oczy, krem do twarzy i potem jeszcze jedna koleżanka. No, a później pomagałam koleżance właśnie przy masażach par. Wtedy sama jeszcze nie robiłam, byłam właśnie nianią, ale koleżanka masażystka, kosmetyczka Aleksandra. Ale która? No, to już obydwie. Są dwie. Poprosiła mnie, żebym jej pomagała przy masażach właśnie par. I była w salonie u kolejnej Oli Winogronek, pozdrawiam, która miała takie piękne półeczki szklane, wystawiała tam różne kosmetyki, suplementy, diety, dla panów też. A zbliżały się walentynki i pomyślałam sobie, że mogłabym zrobić dla klientów takie małe upominki, oczywiście bezpłatnie.
Na co jedna Ola, Ola kosmetyczka, stwierdziła, że dlaczego za darmo, że jak już będziesz robić, no to jakaś niewielka cena promocyjna, ale żeby można było to kupić. No i zrobiłam takie pudełeczkach, serduszkach, takie upominki, tam był krem, olejek do masażu, co tam jeszcze było, mydełko i jakieś chyba takie perfumiki też. I co później? A później się podzieliłam z moją siostrzyczką kochaną, która mieszka w Madrycie, w Hiszpanii. A z czego jest Hiszpania znana między innymi? Oprócz Włoch, właśnie z Grecji. Z oliwy, z oliwek, która jest najlepsza na buzia. I pomyślałyśmy sobie, że skoro mam taki szybki dostęp do oliwy z oliwek, to zrobimy, wypromujemy swoje kosmetyki na bazie właśnie oliwy z oliwek z Hiszpanii. I tak wszystkie kosmetyki z Mia Organic robię. Więcej lub mniej, zależy jaki to jest kosmetyk, na bazie oliwy z oliwek w połączeniu z innymi olejkami. A teraz jeszcze jedna rzecz. Powiedz nam, czy to będą na sprzedaż te olejki? Czy masz już jakieś buteleczki, etykietki, coś w tym stylu? Tak, sprzedaję. Na razie mamy takie logo i takie prowizoryczną troszkę robię etykiety. Robiłam etykiety. Ale ostatnio spotkałam bardzo fajną osobę, która się zajmuje właśnie robieniem etykiet. Taki wstępny plan zrobiła mi 5-6 chyba wzorów właśnie etykiet i bardzo bym chciała, żebyście pomogli mi wybrać, bo są wszystkie piękne i nie mogę się zdecydować, więc będziemy w różnych mediach naszych gdzieś udostępnimy te zdjęcia i zrobimy taki konkurs, żebyście to wy wybrali etykietę, która wam się najbardziej podoba, która najładniej będzie wyglądała w waszej łazience. Oczywiście, a teraz gdzie idziemy? Bo co będziemy teraz robić? Wegański. Okej, okay, to byłoby na tyle w tym vlogu. Mówiłam Mira Organic. Mówiłem ja, czyli prowadzący. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w następnym vlogu.